10 rano, zaraz ruszam. 9 rano tutaj, mam awizację na 8 wieczorem, ale mój kolega powiedział, że można pojechać wcześniej, więc jadę wcześniej. A ustawiam się tak, jakbym miał awizację na... Tak, bym mnie wzięli o awizację, czyli o 8 wieczorem, zdejmują w ciągu godziny. Za 9 bym był rozładowany. Mam okienko 14-godzinne plus 2 godziny, bo ja jak tam zajadę i będę czekał. Dobra, technikalność. Jest... Słońca nie ma, jest pochmurnie, jest wygodno. To są tak zwane sandbox. To są... oni jeżdżą na wydobywanie ropy i gazu z łupków. Mają w tym piach. Różne mieszanki piachu. Sandbox. Podobno ciężka robota. Wcześniej jeździło się z cysterną taką, a później wymyślili sandbox. Tutaj nikogo nie było, on chyba poszedł do domu. Silnik wyłączony. To z boku kierowca też miał silnik wyłączony, ale był z tym sandboxem. Ja sprawdzę plomby z tyłu, odpalam przegląd i jadę się zdejmować. Tak, kumpel powiedział, że z reguły tam wcześniej dają. Miejsce już sobie zarezerwowałem na trackstopie, także luzik. Tu wszystko jest ok, plomba nieruszona. Jest git. Ja w tym HEB byłem wiele razy w San Marcos, 2 razy w tym nowym magazynie. No i tam zawsze było na awizację, że nie pozwalali wcześniej przychodzić za bardzo. Ale podobno to się zmieniło, bo mój kumpel jeździ, mówi, że od 2 miesięcy jest nowy system. Możesz zrobić rejestrację od momentu, kiedy otwierają odbiór towaru, czyli o 12 w południe. I jak mają wolną rampę, to dzwonią do ciebie i wjeżdżasz. A jak już cię zaczną zdejmować, to mówi 20 minut jesteś zdjęty, 20 minut papiery. Później, także tak. Odpalam przegląd, jadę. Jakbym miał coś jutro ładować, to już by dzisiaj mi powiedzieli. To do godziny 3 po południu jeszcze może, mogę anulować tą rezerwację. Ale wątpię. Ja się pewnie będę ładował w piątek. Na spokojnie. Ciekawe jaka jutro. Wiem, że ma być gorąco, ale... Miało być przecież słonecznie. Jeszcze dzisiaj jeszcze się to wyklaryfikuje. A San Antonio? Ciekawe, czy mam gdzieś San Antonio. Po co mam Los Angeles, jak już nie byłem tam tyle czasu. Tak samo z Bakersfield albo Salinas. Nie mam San Antonio, no ale prawdopodobnie będzie taka sama pogoda. Wyjdzie słońce, będzie upał. Ło! Gorąco, ale w nocy... No, w nocy spada temperatura, także spoko. Okej, jedziemy. To jest taki spokojny ładunek. Powolutku do celu, proszę Państwa. Śmieszny wyjazd. Jak droga polna, nie? Nie śpieszy.
Kurde, zapomniałem nasmarować tą kierownicę. Hydraulika nie piszcze, ale to piszcze. Okej. 4 godzinki spokojnej jazdy. 9:30 rano tutaj, tak na 1:30 przed drugą będę. 6 godzin przed awizacją. 9:30 plus 14 to jest 23:30 plus 2 oczekiwania, czyli wydłużenia zmiany to jest 1:30, to do tej pory na pewno mnie zdejmą, ale ja czuję, że zdejmą mnie jeszcze przed 8. Ale miejsce na trackstopie mam zarezerwowane w razie W. Mamy lekką mrzawkę. Białko z szyb, dzięki niej zeszło. Rzeka Brazos, jesteśmy już za miejscowością Harney. Godzinka tu, później następna godzinka do Lexington. Tam jest takie miejsce, gdzie jest zawsze miejsce, żeby spać. Zresztą na tej drodze jest takich parę miejsc, pewniaków tak zwanych, właśnie takich pull-outów dużych. To jest własność Teksasu. DOT Texas Property, tak to się mówi. Także na tej drodze jest parę takich pewniaków. No, godzinka do Lexington. W Rockdale skręcę na 7.7. Później 40 minut do 10 i z 10 godzinka do miejsca rozładunku, które jest przy autostradzie. Na tym samym zjeździe co truck stop, gdzie mam rezerwację. Texas jest magiczny. 100 razy wolę tą drogę niż autostradę. Skrzyżowanie dróg 7779, taki mini węzeł drogowy. Nie wiem, szybkie wymiany ruchu, ale bezkolizyjnie. Dla niektórych. To jest ten wiadukt, ja pojadę w tamtą stronę. Giddings i tam jakaś, już nie pamiętam numeru, chyba 609 czy coś takiego. Za 60 km. Ja wcześniej mówiłem, że w miejscowości Giddings, czy jakoś tam odbijam. Pomyliłem się. Dalej, w Lagrange. Jakieś 30 km dalej od tej miejscowości. To jest Giddings. Typowy Texas. Przelotowo. Ograniczenie prędkości w mieście to jest 7 dych na godzinę. Centrum już trochę wolniej, 50. Już piękne niebo i upał. Tutaj powoli się kończy ten Texas, gdzie jest dużo drzew i dziesiątka może, można powiedzieć, stanowi taką barierę, nie? Jeszcze jestem w lasach, ale zaraz będę właśnie... Jesteśmy w tej... blisko tej miejscowości Lagrange. Zaraz odbiję właśnie na południowy zachód i będę się zbliżał do dziesiątki i krajobraz się będzie stopniowo zmieniał. Za 5 km skręcam na tą drogę. To jest taka mała dywagacja. Trochę kręcenia jest, ale to się opłaca. Opłaca się jechać tą
drogą, nawet jak jest więcej kombinowania i zmieniania dróg, bo nigdy nie ma korku. Dobrze, Farm Road 609. W Teksasie te rozjazdy są całkiem inne. Będzie 60 km tej drogi 609 i później już Interstate. Na następnych światłach. To jest w sumie chyba najgorszy moment na tej drodze, żeby właśnie się tak przebić. Trzeba zjechać tak na, jak gdyby na obwodnicę, później trochę zakręcać, ale mówię, no tutaj idzie, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Można sobie wliczyć w przeciętne. I tu 609, 609 prosto do dziesiątki nie doprowadzi. No 10 to już będzie elegancko. I jak z Laredo się jedzie, też tak można jechać. Z Laredo można od razu na 59 uderzyć aż do Victorii i później 77 w górę, ale jak chce się troszeczkę więcej autostradą pojechać, to właśnie się jedzie 35, 10 i tu się jedzie i później na górę. Nie, w Teksasie jest dużo możliwości. No dobrze. Ostatni raz tą drogą jechałem w nocy i to było w sumie, sprawdzałem, czy jest dobra, teraz w dzień zobaczę więcej. Ta miejscowość druga, za 62 mile, Wilder czy jakoś, to chyba jest już przy 10. I już nie ma drzew. Znaczy drzewa są, ale nie ma już takich lasów. Drzewa zrobiły się niższe. Inny Texas. Im bliżej 10. To już będzie chwila, moment. 6 km do mojego punkciku, waypoint tak zwany, że jak sobie nawigację ustawiam, żeby mnie tak prowadziła, bo jak ustawię prosto na San Antonio, to całkiem inną drogą. No a od tego waypointu może jeszcze następne 15 km, także jesteśmy już prawie na 10. Jak będzie po drodze jakiś los, dostanę i zatankuję paliwa do pełna, ale nie na ciągniku, tylko na chłodni. Tam 1/4 brakuje. Na załadunku lepiej mieć na full chłodnię. A ciągnik będę miał tak pod połowę. Coś tak będzie. Tak powinno być. Jesteśmy przy 10. Czemu mi każe przejechać na drugą stronę autostrady? Może jakiś wiatr jest albo coś?
czasami na załadunkach. Rzadko to się zdarza w Teksasie, w Laredo czy tam McAllen, że się zrzuca na czepę, ale czasami tak bywa, że trzeba zrzucić i przyjechać. I mogą się czepiać, że ten... mały ten los. Jeszcze stanowisko do tankowania, ale okej. Jedno było prawie wolne. Kurde, przypomina mi ten los Oklahoma. Fedek z nimi przyszedł, ale dalej siedzi. Pewnie pauzę kręci na pompie, jak to zwykle bywa, ale dobra, ten odjechał. Tu sobie zatankuję. Spada. Która to pompa? Numer 9. Wezmę sobie coś do picia. Z fontanny. Tak. Kręci pauzę, je, poszedł po jedzenie i je. Tak trudno mu odjechać kawałek. No jest właśnie kultura niektórych kierowców. Nie myślę o innych, tylko o sobie. Ja czasami też wykręcę pauzę na pompie, nie? Ale jak za mną nikogo nie ma, co zrobić? Dobra. Ile tu wleję tego? Niedużo. Ale już będę miał spokój, a ja dzisiaj mam czas, nie? Ja trochę wejdzie, 10 gramów, 40 litrów. No tak 1/4, mówiłem. Sporo, no 12, okej. Okay. Już. I z głowy. Miałem iść coś do picia wziąć. Ale ktoś podjeżdża, to mówię, tutaj nie ma jak odjechać do przodu, bo nie ma, jest ten mały los. Mówię, pojadę się, zaparkuję i dopiero wezmę, nie? Dobra. Przycupnę sobie tam, na wyjeździe. Mały ten los. Ale jest patelnia na zewnątrz. Tam pod firmą też będzie patelnia, prawdopodobnie. Tam nie ma drzew. Ło! Dobra. Jadę to zdjąć, może mnie wezmą wcześniej, może nie. Dzisiaj dużo pracy mi nie zostało, godzina jazdy nawet nie. I pięć minut po rozładunku zjazd na parking, a jutro z samego rana
tak o 7-8 rano mojego czasu, jak jeszcze będzie ciemna, bo dopiero będzie wstawać słońce, bo tu dość późno wstaje. Rowerek do San Antonio, tak żeby wrócić na 11-12, jak już się obudzą u mnie w ekspedycji i będą wiedzieli, czego ode mnie chcą. Kurde, jak ten los mi przypadł. A może ja tu byłem? Może byłem, ale na pewno jest podobny. Z takim czymś wjeżdżasz na taki parking nierówny i tego to jest... No, to jest ryzykowne. Jak on się zawiesi, to nie ruszy. Jak... Z tą bardzo niską podłogą. Dobra. Poszerzają dziesiątkę przed San Antonio. Jest dobre 30-25 km przed, ale to już dużo wcześniej było ciasno na tej autostradzie. No, między Houston a San Antonio chyba strzelą trzy pasy, bo na dziesiątce jest, no jest ruch, nie? W Teksasie, proszę, z pełną prędkością. W Teksasie tak jest. U Niemca to by... Ło, panie! No nie? Prędkość na robotach drogowych w Stanach. Jeszcze mnie przyzaje. Ciasno. Znaczy bardziej to stan, to obyczaj, ale ogólnie zwolnienia na robotach nie są aż tak drastyczne. Jedynie w Waszyngtonie i w Montanie, tak, do 35 mil na godzinę jest zwolnienie, ale z reguły 45. 35 to naprawdę już musi być tam most, remont, coś takiego, nie? A w Teksasie 6 dych, stówka. Jadę stówką, bo się nie da, bo taki ruch jest, ale tutaj jest ograniczenie chyba 95 na godzinę na robotach. 6 mil na godzinę. Dobra, dojeżdżam. To jest mój wyjazd. Po prawej truck stop, po lewej ciut na południe magazyn, gdzie będę się zrzucał. Tam jest parking, tylko że między 4 a 6 rano jest zamknięty, żeby ludzie tam nie spali. Kiedyś można było spać, pewnie świecili i zamknęli. No. I ja tą drogą jutro będę jechał rowerkiem do San Antonio, bo ona była w remontach, ta Foster Road. I tam rowerem było przejechać ciężko, nie? Tam duży ruch trucków. I nie było pobocza, i jak ją remontowali, to jeszcze mniej. A próbowałem gdzieś tam pojechać, na północ, mi się w ogóle nie da, to jest Teksas, ciężko. A tutaj dwie przecznice dalej na północ i później jest ścieżka rowerowa do samego centrum, nie? Mam nadzieję, to teraz zaraz zobaczę, bo będę jechał tą Foster Road na północ i będę widział, co jutro będę mógł rowerem pojechać. Na pewno pojadę z samego rana, no chyba żeby lało, ale nie ma takiej prognozy. Teraz jechać 3-4 stopnie i go zostawię na chodzie co najmniej do wieczora, tak mi się wydaje. No nie będę się teraz męczył jak ten. Miesiąc już tym ciągnikiem jeżdżę i było 27% godzin jałowych, to obliczyłem, że to jest około 3000 godzin, motogodzin. A mój ciąg niebieski miał jakieś 4800 motogodzin, a miał, no i miał przewek 4, nie, mój ciąg miał chyba 5000 godzin, ale przednim miał 460 tysięcy, nie? I po miesiącu sprawdzałem, nie zbiłem, no tak to było, no. On jak stał, chodził po prostu, takie, tylko że to była podwójna obsada. Bo jakby to była pojedyncza obsada, jakby stał jak chodził, to by było 50 na 50, albo nawet więcej idingu niż ten. Okej, okay. W lewo na Foster Road. Momencik. No właśnie, tutaj jest zawrót, a tu jest ten. To nie jest odwrócone, bo nie, czasami nie, w Teksasie rzadko się zdarzają te odwrócone skrzyżowania. Chyba w Teksasie nie widziałem, no nieważne.
to jest Truckstop, gdzie się dzisiaj zakotwiczę. Po rozładunku mam miejsce i tyle. No, droga już nie jest w remoncie. Także sobie jutro rano polecę rowerki, więc duże poproszę spokojnie. Amazon sobie tu zrobił następny magazyn. Jak byłem tu ostatni raz, nie pamiętam, żeby był. Też rosną jak grzyby. No bo tutaj poszerzali tą drogę. Wcześniej było tylko dwa pasy, teraz zrobili cztery. Jak robili robotę, to było ciasno i nie było pobocza i bym musiał jechać taki kawał. I tu jest dosyć duży ruch, nie? No to nie bez sensu. No, rowerkiem jutro sobie poboczem tutaj pocisnę i w tą ulicę wystarczy skręcić, a tam dalej teraz robię, ale okej. I na tą ulicę wystarczy skręcić do samego końca, jest się w centrum San Antonio. East Houston Street. No. Tak ta droga wyglądała tu rok temu i rowerem to była masakra. Stwierdziłem, że jest niebezpiecznie i spróbowałem pojechać drugą stronę i ten. Też nie było ciekawie. No tutaj jutro może sobie rano, znaczy jak będę wracał, zatrzymam się na meksykańskie prawdziwe tacos. H-A-B, tam gdzie jadę, zdejmować. Powiedzmy, że to środowisko nie sprzyja jeździe na rowerze, nie? Ale tu się buduje, pełno magazynów będzie. Dlatego powiększają tą drogę. No. Ten magazyn też jest nowy, bo wcześniej było, tak jak mówiłem, w San Marcos. Potężny. Gdzie tu jest wjazd? Chyba tu. Nie, tu jest dla... Tutaj jest dla... pracowników. Następny wjazd jest dla traków. No i jest parking. Żeby było miejsca. Powinno być dla mnie miejsce. Zarejestruję się i będę czekał. Kumpel mówił, że on się zawsze o 12 rejestrował i zawsze przed awizacją. Bo te awizacje są tak na wieczorem nasze. I zawsze przed awizacją go brali. Często gęsto było tak, że jak już była czas na jego awizację, to już był zaparkowany na truckstopie, nie? I zobaczymy, jak mi pójdzie. Na pewno jakiegoś innego prynsa spotkam, chociaż najwięcej się ich zrzuca podobno w poniedziałek. Jest miejsce. Na parking, ok. Bałem się, że się pomyliłem. No i w tym budynku jest rejestracja. Wow, ale seria toi. No i ten parking kiedyś był otwarty całą noc, całą dobę, a teraz jest dupa blada. Między 4 a 6 trzeba uciekać. Wyganiają. Trochę traków jest, ale widzę, że wjeżdżają już. Biorę papiery, idę się zarejestrować, podam numer telefonu i jem obiad. Jest tu pani, ale nie jest tak aż bardzo wilgotno i jest wietrznie. I ten upał prawdopodobnie, no tak 20 stopni w nocy spadnie, to będzie spoko. Ja dzisiaj w nocy jak spałem, to musiałem zamknąć okno, bo mi zimno było. Pod kołdrę woziłem. Potwierdził mi, że moja awizacja jest na 8, ale powiedział, że prawdopodobnie zadzwonią po mnie wcześniej. Musiałem wypełnić taką kartkę. Imię, nazwisko, telefon, numer naczepy, numer ciągnika i tak dalej. No to ja teraz sobie zjem, poczekam, aż do mnie zadzwonią. Miejmy nadzieję, że to będzie szybciej. Już! No jest gorąco, jest. Te chmurki pomagają. I wiaterek też pomaga. Dlatego tak stanąłem daleko, bo spróbuję otworzyć okna, nie?
dostałem mapkę. Mam sobie napisać numer rampy, jak zadzwoni. W zależności od tego, jaki numer rampy, no to tutaj się będzie robiło, zanosiło papiery. Ja wiem, że do tego zaniosę, bo mam ładunek suchy. To jest suchy, a to jest fresh i frozen, czyli świeży i zamrożony. Tu jest świeże i mrożonka, a tu jest suche, więc na pewno tu będę. No i wziąłem sobie też parę kartek na przyszłość. Cóż, ja tutaj przyjeżdżam raz na ruski rok. Chyba mam pecha, bo mnie wezmą na wizas 6:30, więc... No ale pech nie pech. Jest jak jest. Awizacja na 8, to jak mi wezmą o 8 i zdejmą w godzinę, to będzie fajnie. A miejsce na trakstopie tak czy inaczej czeka. I wiecie co, jak na zawołanie, jak tylko odłożyłem kamerkę, telefon. Ja, boss, you have door 327. Jedziemy. 327. Stawiłem okna z tyłu otwarte, ale nie to ze znaczkiem, bo to ze znaczkiem, jak będzie pęd powietrza, to może znaczek się troszeczkę odkleić. Ale spoko. Proste, wjeżdżam do środka, ochrona, nie wiem czy sprawdza problem czy nie, tylko ochrona sprawdzi numer, drzwi i później muszę jechać oddać dokumenty do, jak dostałem drzwi 327, to do drzwi numer 125. Zostawiam im papiery i później jadę pod moją rampę. Chyba nie sprawdzają plombę. Chciałem zerwać i zobaczyć, jak ten mój ładunek wygląda. To tak raz musiałem ostro przyhamować, ale to jest niski ładunek, dobrze opoliowany, on się nie powinien ruszyć. Godziny przed awizacją. Sądzę, że do 8 będę załatwiony. Kumpel mi mówił, że trochę zajmie czasu, zanim się da czerwone światło. No wiecie, to jest takie doświadczenie kierowcy. No raz jest tak, raz jest tak. Ale mówi z jego doświadczenia, no on dość często tu przyjeżdża. To jest tak, że trochę się czeka na czerwone światło, ale jak już jest czerwone światło, to 20 minut bach, bach i jest się rozładowany. No i 125 drzwi są tutaj, tam gdzie tamte traki stają. Stanę za nimi, zaniosę papiery i jadę do drzwi. 327, co muszę zapisać, bo ja zapominać. Nie, ale będę pamiętał 327. mil/godzinę, nie szybciej.
już mam taki nawyk gaszenia. Jak jest naprawdę nieprzyjemnie, to go nie gaszę, ale tak to. Nie lubię marnotrawstwa. Idziemy do środka. Powiem wam, że fajny jest ten track. 327, otwórz drzwi, przestaw koła. Zerwij plombę. Zadzwonimy, jak będą papiery gotowe. To mi się podoba. To jest taki moloch dystrybucyjny, ale przyjazny, bo szybko idzie. Proszę, nawet grilla sobie pracownicy robią. Rampy są po drugiej stronie. Mogę jechać tamtą stroną, nieważne. Zrobimy sobie tę przejażdżkę. A tu się cała akcja odbywa. Po tamtej stronie ich naczepy pewnie. To jest ładunek. Ładunki pod temperaturą, a może i nie, nie wiem. A tam są suche. Duty, docking, cofanie się pod rampę. Dobra, 327. Dużo miejsca do cofania, spoko jest. Koła do samego końca, to trochę dziwnie się cofa.
10 minut po cofnięciu jest czerwone światełko. Z tego co mówił mój znajomy, teraz już będzie szybko. Naczepa podskakuje, co chwila wjeżdża i wyjeżdża. Spoko. Czyli miał rację kolega. Jak już zapalą czerwone światło, to bang, bang. No i zobaczymy, ile na papiery będziemy czekać. Naczepa już nie podskakuje, to znaczy, że jestem zdjęty. Teraz tylko czekać na zielone światło, ale nie mogę się ruszyć spod rampy, dopóki nie zadzwoni telefon. Ciekawe, te ich Volvo, którymi robią dystrybucję do swoich sklepów, mają podnoszoną ośkę na ciągniku. Zaraz zobaczycie, jak cofnę. Jest podniesiona. Jeszcze raz takie coś widzę. Wstanę. Ciekawe. Fajny Freightliner. Coronado. Nie wiem, czy jeszcze produkują, ale baniaki to ma na paliwo. Ogromne. I budę też ma niezłą. Mam zielone światło. Teraz zaraz powinien telefon zadzwonić. Jest telefon, od razu po zielonym światło. Hello? Okay, I'm coming, thank you. Drzwi nie zamykam, bo trzeba na ochronie pokazać, że jest pusty. Pusta naczepa, tylko przestawię sobie koła. No i na truck stop ma milę. 2-3 mile. Tylko muszę się zaparkować. Mam nadzieję, że będzie miejsce, w sensie takim, że czasami niektórzy się parkują tam, gdzie nie trzeba. I trzeba wtedy iść do środka po ochronę i przestawiają, nie? Dlatego mówię, że mam nadzieję, że będzie miejsce, się zaparkuję, pójdę po papierek i już. Bardzo mi się podoba ta korporacja. 15 minut po awizacji jestem zdjęty, a jak cofnęli mnie pod rampę, to od momentu cofnięcia do, proszę Państwa, do momentu rozładunku godzina 15, no to jest całkiem eleganckie. Jak na moloch dystrybucyjny tej wielkości. Nie można w tym przypadku narzekać. Wezmę sobie papiery, nawrócę i wypadł. Odebrane, spadamy.
Bardzo dobrze zorganizowana firemka. Są jeszcze normalne miejsca. Szczerze wątpię. Powiem, my tego nie nadużywamy. Raz na jakiś czas. Gdzie? Nie ma miejsc. Dobra, ja się parkuję na płatnych. Które są gdzie? Są jeszcze płatne tutaj? Wiem, że tam były. Są jeszcze płatne tutaj. Tu się cofnę już. Tu są jeszcze płatne. Off duty. I może 36, może nie. Nie wiem. Zobaczę, co mi jutro wymyślą. Dobra, idę po kwitek i idę spać.